Witam Cię w moim ostatnim filmie z cyklu Wyzwania Różany. Będziesz dzisiaj potrzebować dwóch pędzli. Jeżeli masz dwa, to dwa. Jeżeli nie, wystarczy jeden płaskiego, skośnego 5 ósmych do róży i do liści. Pędzla linearnego marka The Face Painting Shop z różową końcóweczką. No i pędzla okrągłego numer 4. Też The Face Painting Shop, różowa końcówka, linearny to taki, który jest długo zakończony, ma takie długie włosie i ma napis Linear Brush. Z farb będziesz potrzebować tradycyjnie, jak już w naszym wyzwaniu, Split Cake'a w odcieniach czerwony, różowy, biały. Jeżeli masz inne, jak najbardziej, ważne, żebyś trzymał się zasady. Ciemny, jaśniejszy, najjaśniejszy w tym samym zejściu kolorystycznym zakończony białym lub jasnym. No i zielony do liści, czarny, ciemniejszy zielony i jasny zielony. Oczywiście kolor biały do podbijania kontrastu i dodatkowo możesz zaopatrzyć się w kolor żółty, który moim zdaniem będzie bardzo ładnie kontrastował tutaj w tej pracy. No i jasny, biały, opalizujący brokat w puferze. Dlaczego biały? Biały, tak jak już powtarzałam na kilku wcześniejszych filmach, jest najbardziej neutralny i pasuje do wszystkiego, nie zmieni koloru naszego wzoru, będzie bardzo ładnie połyskiwał. Więc jeżeli nie masz brokatu, a chciałbyś się w jakiś zaopatrzyć, no to polecam Ci na początek taki biały, no bo tak jak mówiłam, pasuje do wszystkiego. No i oczywiście niezastąpiony atomizer z wodą. Dobra, nie przedłużam, zaczynamy dalej. Zaczynamy od mnie dalej, a od początku. Aktywuję naszego splita. Biorę pędzel i nakładam farbę. Możesz dla kontrastu podbić sobie biały kolor, już zamaczając tą końcówkę w białej farbie. Ja mam trochę za mało namoczoną farbę, więc jeszcze raz ją spryskam wodą i nałożę na mój pędzel. Pamiętaj, że musi chodzić jak po maśle. Farba musi być na ponad. Sprawdzamy na ręku, czy jest dobrze naładowane. Jest dobrze naładowane, jeszcze ten biały dobrze widać, więc po prostu nie będę sobie tutaj doładowywać. Przecieram udo, trochę byłam mokra. I maluję zewnętrzne płatki róży. Tym razem też będzie 5. Pamiętaj, że im mniejsze namalujesz, tym będzie łatwiej wypełnić ją w środku. Nie trzeba będzie się tak mocno gimnastykować. 5 płatków. Ok, znów sobie doładowuję. W tym czasie, co ja doładowuję, Ty również doładowuj. Będzie wtedy prościej. Lepiej jest doładować parę razy, tak jak będę powtarzać, zawsze lepiej doładować za każdym razem, niż po prostu doprowadzić do tego, że gdzieś nam będą uciekać kolory. Znów sprawdzam na ręku, czy jest ok. Jest ok. Przy okazji widzicie, zdejmuję nadmiar i maluję w środku tą harmonijkę jeszcze. Dobra. Znów sobie doładowuję. Widzę, że tym razem trochę mi ucieka biały. W ogóle jestem w szoku, bo zauważyłam, że mam w domu dwa laptopy i telefon i na każdym z tych urządzeń kolory mojego poprzedniego filmu były zupełnie inne. Od takich mocno kontrastowych do takich zgaszonych, że się zastanawiam, kurczę, jak ja to namalowałam. Ok, i teraz malujemy kielich. Op. Zwróć uwagę, żeby nie było tu pustej przestrzeni, takiej, żeby było widać skórę. Nie wiem, czy ktoś tak namalował w róży, ale to się czasem zdarza. Lepiej jest, jak powiem teraz, kiedy Ty zaczynasz malować, a nie później, jak zobaczysz i trzeba będzie zmywać. Dobra, malujemy teraz nasze uśmiechy. Jeden uśmiech i stąd idzie drugi uśmiech. Dobra, ja doładowuję sobie teraz pędzel. W ogóle jest takie śmieszne, bo ja mam moje kolejne spostrzeżenie, że ile ludzi, tyle róż.
I przyznam się, że na kursie International Face Painting School, który teraz robię, miałam na zaliczenie róże i tam zupełnie inaczej poznałam kilka nowych sposobów malowania róży. Żaden się nie pokrywał z tym, który ja maluję. I totalnie nie mogłam się nauczyć tego, jak to malować, bo już miałam swoje nawyki i po prostu, czy chciałam, czy nie, to malowałam tak, jak ja to maluję. I to była dla mnie katorga i mimo wszystko, że nauczyłam się malować tamte róże, nadal maluję swoje. Więc sprawdzam sobie, czy jest wszystko ok. Zdejmuję nadmiar. Tutaj poprawię, bo gdzieś mi tutaj zniknęła ta biała farba. No i tutaj ewidentnie brakuje tego uśmiechu, więc maluję uśmiech. Hop. I mamy tutaj puste miejsce, więc tutaj również maluję uśmiech, ale najpierw doładowuję pędzel. Powiem Ci, że tu jest taka dobra zasada, że jak nie wiesz co zrobić, doładuj pędzel. Trochę jak byłam kiedyś na kursie z pierwszej pomocy i zawsze nam mówili, że jak nie wiesz co zrobić, sprawdź oddech. To tutaj idealnie się sprawdza, jak nie wiesz co zrobić, to naładuj pędzel. Sprawdzamy na ręku, ja już sprawdziłam. No i tutaj nam brakuje, więc po prostu robię taki uśmiech tutaj. Op. No i elegancko, róża namalowana. Teraz będziemy malować mniejsze różyczki i one są bardzo, bardzo proste. Malujemy to blisko siebie. Malujemy pierwszą różę, czyli malujemy kształt N. U. I stąd tylko prowadzimy dwa uśmiechy, takie tutaj na kielich jeden uśmiech i drugi może być o taki. O, jedna róża i drugą namaluję troszeczkę wyżej. Dobra, już widzę, że powinnam doładować, więc na siłę nie klepię tego, po prostu sobie doładowuję. Nie pamiętam, czy to mówiłam, powtórzę to jeszcze raz. Moim zdaniem to będzie świetny wzór na przedranie, bo bardzo często takie wzory malujemy na przykład dla starszych osób, dla starszych kobiet, które do nas siadają i mówią, a namaluj mi coś pani, bo tutaj przy okazji maluje, nie wiem, pani moje dziecko. Ale jeżeli ty już opanujesz róże, to stworzysz z tego wszystko, i designy, i jakieś wzory, gdzie motyw przewodni to róże, więc fajnie. To ma wiele zastosowań. Sprawdzam na ręku, jest ok, no i maluję dalej. O. No i tutaj to samo. Widzisz, uśmiech i uśmiech. O, dobra, i z tej strony. Ja wyznaję zasadę, że fajnie jest kontynuować taki eskowaty kształt, że jeżeli to było tutaj po tej stronie, no to tutaj jakby idzie po skosie, że tu będzie niżej, a tu będzie wyżej. Więc, o, teraz do góry nogami maluję. Ja się trochę przesunę, tak żebyś lepiej widział. Później podniosę kamerę, jeżeli będzie ucinać mi w którymś miejscu, tak żeby wszystko było dla Ciebie jasne i widoczne. Dobra, tu jest niżej, to tu jest niżej. Najpierw maluję do góry i teraz maluję do dołu. Zjada mi się kolor, ładuję jeszcze raz. Właśnie spojrzałam, czy nagrywam się, zestresowałam, że już pół wzoru namalowałam, abym nie miała włączonego nagrywania. W ogóle jest późno w nocy, jak to nagrywam, jestem po 8 godzinach kursu, więc to bardzo możliwe, że mogłabym tego nie zrobić. Ale na szczęście zrobiłam. Ostatkami siły. Dobra, ściągam farbę, jest ok. O, pobrudziłam jeszcze skówkę. No i malujemy tutaj znów. No, do góry nogami jest ciężej. Hop. I hop. No i tutaj ten będzie wyżej. Najpierw kształt N. U. I znów hop. Dobra, oj, to przesadziłam z tym. To nic, to zginie w liściach. Doładuję sobie tylko biały. Hop. I z tej strony hop. No i tak naprawdę z róż to jest już koniec, zostało najprzyjemniejsze, czyli liście, ale zrobimy sekundową przerwę, Ty to odczujesz jako sekundową przerwę, ja po prostu podniosę trochę wyżej kamerę, żeby wszystko było widoczne. Dobra, jest trochę wyżej, więc możemy działać dalej. Teraz potrzebujesz zielonego split cake'a i pędzla skośnego 5 ósmych. Aktywujemy sobie naszą farbę, uważaj, żeby nie wstrzykać maleńku. Bierzemy sobie pędzel skośny, jasny na górze, tak jak ostatnim razem.
Jeszcze raz muszę zapsikać. Trochę wyjdę z kadru, żeby sobie nie zapsikać malunku. No i ładuję pędzel. Ok, pędzel jest naładowany. Pamiętaj, do połowy włosia. A najlepiej wyżej. Sprawdzę sobie. Jest ok. I teraz maluję liście. Pamiętaj, że nie malujemy tych takich trójkątnych na końcu, tylko, znaczy takich spiczastych, tylko no takich płaskich. Dobra. I zaczynam sobie malować liście. Tutaj możesz dać taki. Teraz idziemy stąd. Staramy się wypełnić wolne przestrzenie. Jeżeli zjadła Ci się farba tak jak mi, no to dobierz. Ja właśnie widzę, że muszę bardziej zróżnicować te liście, więc Ty zrób to samo. Bardziej zróżnicuj te liście. Ja je po prostu poprawię, żeby były bardziej zróżnicowane, żeby nie były takie nudne. Tylko staraj się nie malować choinek. Hop. Hop. Możesz trochę wejść na tą różę, nic tutaj się nie stanie. I tutaj taki liść jakby wychodził stąd. Op. Musisz tutaj trochę się namanipulować pędzlem, no ale wszystko dla większej idei, wszystko da się zrobić. No i może, żeby później nie wracać do tego, zrób te żyłki na liściach jasną, tą górną końcówką. Doładuj sobie jeszcze raz pędzel. Ja sobie też jeszcze raz doładuję pędzel. Nadmiar ściągamy. No i tutaj te żyłki. Pamiętaj, żeby nie robić tego tak na bardzo prosto. Jeżeli wywija się liść, Twoja żyłka również się wywija. Podąża za kształtem liścia. I tutaj robię to samo. Hop. Hop. Ok. No a tutaj możesz tylko dokończyć tego liścia. Opa. Dobra. Tutaj mamy już trochę liści. Tutaj się zrobiła lekko dziura, więc po prostu to przykryj w ten sposób. Ok. Dobra. Ta część jest skończona. Ja nie chcę tego zaciapać liśćmi, więc idę po prostu dalej. Doładowuję sobie znowu pędzel. Chyba powinno mieć doładowanie na drugie imię. Dobra, sprawdzam. I idę teraz sobie z tej strony. Z tej strony mogę zrobić sobie hop. Hop. O, widzisz, ten pędzel jest przekręcany w palcu, żebyś nie trzymała tak sztywno. On idzie o tak. Hop, tu przekręcam i tu znów przekręcam. W ten sposób. Znów doładowuję. Chyba nikogo to już nie dziwi. Sprawdzam na ręku, jest ok. Stąd może jakiś liść wyjść mniejszy. O stąd. Hop, trochę tutaj na naszą różyczkę. A co? A co mi tam? Ok. Ja bym może to w sumie wyciągnęła, żeby szło tak jak tu. Czyli bym to wyciągnęła o tak i tutaj op. Op. Dobra. Doładowuję. Czy kogoś to jeszcze dziwi? Chyba nie powinno. Albo inaczej, czy ktoś jest zaskoczony? Ja nie. Dobra. Na ręku sprawdzam. Ręka to moje wielkie arcydzieło. Dobra, tutaj widzę, że trochę muszę to poprawić, więc sobie poprawiam. I z tej strony może bym jakiegoś dodała. O, nigdy nie zaczynałam w tą stronę. Całkiem ciekawie. Dobra. Widzę, że tutaj po tej stronie jest więcej niż po tej, więc po prostu gdzieś tutaj jeszcze muszę dodać sobie liścia. Może tu dodam małego. Okej.
I teraz żyłki. Znów sobie doładowuję. Ewidentnie tu mi czegoś brakuje, chyba więcej wyprowadzę po prostu tego liścia wyżej. Op. Musicie po prostu sobie na bieżąco kontrolować sytuację, żeby nie zrobiło Wam się za bardzo ciężko po jednej stronie. Op. Dobra. Już tutaj nic nie marzę, bo zaraz zamiast róży wyjdą same liście. No i robię sobie żyłki. Tutaj to samo. Zgadnijcie, co teraz robię. Napiszcie mi w komentarzu, co mogłam teraz robić. Op. Op. Tu. I tu. Dobra, mamy takie skupisko. I teraz domalujemy łezki, kropeczki i na koniec dodamy trochę brokatu. I jeszcze jedna ważna rzecz, powiem tak, tutaj z tym białym nie ma biedy. Czasem jest tak, że biały się mocno zjada, totalnie z nami nie współpracuje, ale ja pokażę, jak to można sobie uzupełnić. Benzen linearny i biała farba. I sobie... sobie mieszamy w środku, w sensie nie mieszamy, a nabieramy białą farbę na pędzel. Tak jak zawsze mówiłam, biały trzeba trochę dłużej powyrabiać, żeby nam nie zginął na farbie. Biały musi być też woskowy, żeby nam nie zginął na farbie. Dobra, mam, ściągam nadmiar i tak naprawdę tym samym koniuszkiem, ale widzę, że farba mi się trochę zasucha zrobiła, więc co robię? Tak, doładowuję. Brzmi to jak taki program z telewizji teraz na czasie dla młodzieży i dzieci. Dobra. I poprawiam sobie gdzieś, gdzie ten biały mi zanikł. I teraz ważna sprawa, że jeżeli robimy wewnętrzne krawędzie, to dobrze jest się trzymać tego schematu, a jeżeli robimy zewnętrzne krawędzie, to poprawiamy zewnętrzne krawędzie. I teraz nie wymyślamy też, w ogóle widzę, że nadużywam słowa i teraz, ale i teraz nie nadużywamy tego białego, lepiej jest go dodać gdzie nie gdzie, niż przesadzić i po prostu zamazać to. Nabieram jeszcze trochę białego i dodaję sobie, aż korci, żeby powiedzieć i teraz. Biorę sobie białą farbę jeszcze i pędzel okrągły numer 4 i ładuję go białą farbą. Namalujemy łezki. Tak naprawdę łezki tutaj są potrzebne albo niepotrzebne, to zależy, ale fajnie nam wydłużą wzór. Więc stąd maluję łezkę. Raz, dwa, widzę, że mi się przeszurowuje, więc nie cisnę na siłę. Po prostu myślałam, że jeszcze wykorzystam potencjał tej farby bez psikiwania. Nie udało się, więc po prostu spsikiwuję. Wyrabiam do kremowej konsystencji. Dobrze ładuję swój pędzel. Biały zawsze musi być dobrze naładowany. No i biały się zawsze trochę ładuje. Dobra. I po prostu sobie to poprawię. Pionowo pędzel zawsze trzymamy do łezek. I op. Op, hop. I z tej strony, jeżeli to szło w tą stronę, to z tej strony będzie szło w tą stronę. I lecimy. Hop. Hop, hop i hop. Widzicie, niby nic, ale już nam trochę wydłużyło ten wzór. I możemy dodać gdzieś białe kropki.
I powiem Wam, bo nie wiem, czy oglądaliście mój film, ale już Wam powiem, jak się maluje kropki. Taka szybka lekcja na bieżąco. Dobrze, żeby farba była trochę bardziej mokra niż ta konsystencja kremowa, ale żeby się nie lała. I teraz, jak mamy taki pędzel, trochę bardziej naładowany, po prostu sobie stawiamy hop, hop, hop. Widzicie, te kropki jakby same aż schodzą. Hop, hop, hop. Op. Też nie przesadźcie z tą ilością kropek. Ja tutaj się muszę pilnować, żeby zaraz nie wyszło, że kurde, jakieś te kwiaty mają jakąś ospę wieczną. 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 Może być i wieczna. No i tutaj. Zobaczcie, że wszędzie stawiam po 3, po 5, bo kropki zawsze dobrze wyglądają, jak są w nieparzystej ilości. Dobra. Żółty użyjemy na koniec, a teraz używamy czarny kolor. Ja akurat wykorzystam ten, który mam na splicie. I pędzel linearny. Aktywuję. Zużywam sobie tutaj ten czarny kolor. Dobra. Oczywiście ściągam nadmiar. I chcę trochę podbić fajnie kolory, więc koniuszkiem robię obwódki liści. Zawsze zaczynam od najwyższego punktu. Dobra, muszę jeszcze sobie, zgadnijcie co? Naładować pędzel. No i idę tutaj dalej. Op. No, co prawda mówiłam, że zaczynam od najwyższego punktu, ale tutaj jak mam do góry nogami, to tak nic robić, to akurat jest najwygodniej. No, zobaczcie, że wszędzie kończę na ostro, nigdzie nie robię jakichś takich urywków i wy też tak musicie zrobić, żeby wyglądało dobrze. O, i tutaj dociągam, żeby się skończyło ostro. O. I też nie zmieniam kierunku, jeżeli to szło w lewo, to i poprawiam to tak, że to idzie w lewo. I też nie staram się zrobić takich totalnie gładkich liści, tylko jeszcze jakby tym czarnym podbijam tą fakturę, że one są jednak takie trochę pogryzmolone. Nawet jeżeli tak nam zielonym nie wyszło, to fajniej to wychodzi, bo tutaj możemy sobie namalować. I zobaczcie, że ja trochę zmieniam grubości, gdzieś tu dociskam, gdzieś tu odcisnę. Fajnie to wygląda. I tutaj jeszcze tylko dodamy, o, żeby skończyć te kontury, jakby zamknąć kształt. Łezek nie poprawiam, łezki zostawiam. Widzicie, tak jak mówiłam, te łezki mogą być, mogą nie być, ale łezki nam to trochę tak wydłużą, jakby wyszczuplą. I teraz do czego jest ten żółty kolor? Tak jak kto mnie zna, ten wie, że ja lubię dodawać jakieś takie kolory, które trochę zbiją kontrast, a właściwie wyciągną ten kontrast, więc ten żółty mi idealnie pasuje do kropeczek. Co prawda, zapomniałam, bo spadł mi na ziemię brokat i o nim zapomniałam, ale psikamy brokatem. Najlepiej jest to zrobić jeszcze zanim użyjemy czarnego, ale ja popsikałam tylko różyczki. Na różyczkach nie ma czarnego, więc wszystko się zgadza. Dobra, i dodam parę kropek żółtych. Zobaczycie, jak to zyska w ogóle na kolorze. Tu, może gdzieś tu. I różnicujcie te wielkości kropek, żeby one nie były takie same, w sensie między sobą. Zobaczcie, że u mnie nie ma, pośród tych trzech kropek nie ma takich samych.
rozmiarów. Dobra, widzę, że tutaj to nie pasuje, więc to zmywamy, tutaj tego nie ma. I jedynie chyba bym jednak pociągnęła czarny tą różę, więc po prostu sobie jeszcze raz naładuję, bo ona tutaj gdzieś zginęła, więc dobrze jest po prostu ją wyciągnąć. O. No i po prostu lecimy op, po konturze, nie zamazując przy tym tego białego. Gdzie macie przerwy, to też tak robicie, żeby było widać. No, to przerwy. Trochę w środku dam. Jak robię zewnętrznym, to robię zewnętrzne. Aż korci, żeby dodać trochę coś białego na tych liściach. Widzicie, ja uwielbiam takie rozbudowane, może złe słowo, ale takie gdzieś tutaj coś białego, gdzieś tutaj coś takiego. Jakoś to zawsze ciekawie wygląda, więc po prostu obiecuję, że to już ostatnie co robię. Ten film trwa chyba z 3 dni, ale biorę i gdzieś tam dodam trochę jeszcze tego białego. Ale zobaczcie, jak ożywa ten wzór. Ważne, żeby malować w miarę przy krawędzi, żeby nie dać takiej krechy gdzieś na środku, bo to będzie po prostu źle wyglądało. Moim zdaniem zepsuje cały efekt. Dobra. Tyle. Taka prosta kompozycja, znaczy powiem tak, prosta jak ogarnia się róża. Może wydać się trudna, ale uwierz mi, że jak namalujesz ją parę razy, to będziesz ją otakała po prostu. Ktoś ci powie róża, a ty pach, 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 pach i taka róża namalowana. Tak jak mówiłam, ile osób, tyle róż, tyle sposobów, tyle kompozycji. To jest taka na początek, moim zdaniem, w sam raz. Możesz sobie to rozbudowywać jak chcesz. Dzięki za udział w tym wyzwaniu. Daj mi koniecznie znać w komentarzu, czy ci się podobało, czy nie. I do zobaczenia na następnych wyzwaniach.